Andrzej Korzyński nie żyje. Nie tak miały wyglądać te święta. Nie żyje Andrzej Korzyński. Przyjaciele żegnają kompozytora. Zmarł Andrzej Korzyński, kompozytor muzyki do takich filmów jak Akademia pana Kleksa i Wielki Szkół oraz twórca postaci Franka Kimono. Przyjaciele żegnają kompozytora. Andrzej Korzyński urodził się 2 marca 1940 roku w Warszawie. O śmierci kompozytora poinformował dziennikarz Marcin Kusy. Skomponował muzykę do wielu ważnych filmów, takich jak Wszystko na sprzedaż na srebrnym globie Akademia Pana Kleksa, Człowiek z marmuru czy Wielki szu". Od dziecka interesował się muzyką i występami na żywo, nawet jeśli. Mogło to być niebezpieczne. Śpiewały Mario operową, a za nią piosenkę kiepury brunetki, blondynki. Co w wykonaniu trzyletniego faceta musiało być szokujące, wspominał w radiowej dwójce. W 1965 roku wspólnie z kolegami Witoldem Pogranicznym i Mateuszem Święcickim założył radiowe studio, rytm, w którym debiutowały takie legendy dziennikarstwa, jak Andrzej Tulski, Piotr Kaczkowski czy Maria Szabłowska. Był także pomysłodawcą postaci Franka Kimono, czyli hip-hopowego alterego Piotra Furączywskiego, z którym stworzyłem kropka imienia legendarnych it, King Bruce i Karate Mistrz. Korzyński, który miał na swoim koncie takie przeboje jak Żółte Kalendarze i Kochać, Piotra Szczepanika, Domek Bez Adresu, Czesława Niemena czy Do łeski łeska, Maryli Rodowicz Posłuchaj oraz Największego Przeboju czyli Medełkafa. Utwór zaśpiewał Marek Kondratora z Marlena Drozdowska. Andrzej Korzyński nie żyje. Przyjaciele wspominają kompozytora kompozytora w swoich social mediach żegnają muzycy, dziennikarze muzyczni i instytucje związane z muzyką. W poście o Korzyńskim napisała Małgorzata Ostrowska, która zaśpiewała legendarny utwór Meluzyna. Kochani, odszedł Andrzej Korzyński, wspaniały człowiek i kompozytor muzyki filmowej, który napisał też wiele pięknych piosenek, a dla mnie, dwa wielkie przeboje, meluzyny i podróż w krainę baśni. Szoki i niedowierzanie. Nie tak miały wyglądać te święta. Żegnaj Andrzeju. Do zobaczenia gdzieś tam w krainie baśni, napisała wokalistka. Nie chce mi się wierzyć, bo całe życie go słucham, w różnych kontekstach. Napisał dziennikarz Bartek Haciński. Przez ostatnie lata udało się go kilka razy uhonorować. Na większy tekst przyjdzie jeszcze czas. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. Udostępnił na swoim facebooku marek chorodniczy. Wytwórnia Got Resorts napisała także. Dziś w nocy odszedł Andrzej Korzyński. Nasz mistrz. Andrzeju, dziękujemy za wszystko. Smutna wiadomość. Dziś zmarł Andrzej Korzyński, który dla nas na zawsze pozostanie najważniejszym kompozytorem epoki prlu. r. r.p. maestro napisano na profilu wytwórni Wery Polis Pożegnanie artysty pojawiło się również na profilu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.